Cześć! Trochę mnie tu nie było. Choć dla was byłem. Ale nie było mnie tu. Znaczy, na krześle byłem. Ale nie było, że mnie tu. Bo wszystko, co oglądaliście, było nagrane w miarę na zapas. Dzień dobry, z tej strony Gaborek. Witam was bardzo serdecznie. Byłem sobie u fryzjera przed sekundą w sumie nawet, bo wróciłem jakieś 20 minut temu. Dzień dobry, czaty. Jejuś, ile wy się upominaliście? G-Play nagrał brzydką 16. G-Play nagrał 16. Dobra, nagrał. Żeby nie było, że to jest jakaś recenzja czy coś. Ja sobie, ty po prostu prosiliście, żebym to obejrzał, okej? Okay? To po prostu to oglądam, okej? Okay? Więc bawmy się, no, aspekt radio, znaczy to się chyba nawet tak nie nazywa, ale proporcje lajków do dislajków są nawet, nie wiem co to wyjdzie z tego, mam nadzieję, że też taka scena, przepraszam za to okno w tle. Upominaliście plus, po tym jak sobie to obejrzymy, to sobie pogadamy trochę o mojej 16. Dobra, nie wiem czemu wy to mi kazaliście oglądać, co to jest? Słuchajcie, jest to pierwszy taki traczek na moim kanale, mam nadzieję, że przypadnie wam do gustu. Jest to odpowiedź na nominację Bobo. Tak... Bobo? Spoko byku, mam nadzieję, że też mi przypadnie do gustu. Zapraszam do odsłuchu. Brzydka 16. Wjeżdżam tu sobie na brzydką 16, odpalam traktor i jadę za zakręt. Twoja mama mówi, że jest to tu fajne. Twoja mama patrzy, jak błyszczy się diament. Ej. Ja koszę te plony jak barber. Ja koszę te plony, jest fajnie. Jestem ten pro jak MacGyver. I żaden tu COVID nie jest nam straszny, bo mamy to zboże, to nie są ziomfasty. Pędzimy na pełnej, słuchamy tej baśni. Ale maseczka też może się przyda. Może przegoni covida. Ej, może pomożesz nam dzisiaj? Przelej tutaj chociaż złotóweczkę, bo to szczytny cel. Możesz przelać nawet całą teczkę. Traktorem sobie tutaj jadę. Nominuję Lumilakiego i panią Barbarę. Tak tą panią od tego psa windzie, niech tu zrobi zamieszanie, a nie? Rolnik, jadę tu traktorem. Brum. Wjechałem. Wjechałem tu sobie na brzydką 16. Zostaw subika i lajka, wariacie. Nie pokazuj tego traku swojemu tacie. Nie pokażę. Wjechałem. No. Śmieszna jest. W sensie, jestem ciekaw, czy ktoś mu zrobił beat? Bo beat jest w sumie bardzo spoko. Nigdzie nie jest napisane o bicie. Beat spoko, taki bas dropowy, mi się podoba, taki z dużym natężeniem basu, ja lubię takie bity. Co mogę o tym powiedzieć? No w sumie śmieszna, w sensie... Nie wiem, czy on faktycznie zrobił to w 72 godziny, czy jakoś więcej, w każdym razie uważam, że spoko. Nie uważam, że jest jakoś może wybitnie dobra. Tak uważam, że taco na fide i taco... Lepiej. O, tu powinno być serduszko, dobra. W każdym razie uważam, że jest spoko. Z tymi szesnastkami nie ma co ich jakoś się do nich spinać, bo one i tak są do pomocy. Oczywiście link do zbiórki macie w opisie, żeby nie było. Uważam, że jest spoko. Beat jest dobry. Ciężko mi jest ocenić tekst. Czy jest jakieś napisy? Teledysk też uważam, że jest spoko. Mimo, że są, nie wiem, jakieś tańce z Fortnite'a, duby, to ciągle jest takie kierowane do 10-latków. I tu akurat nikt nikomu nie szkodzi. Teledysk spoko zrealizowany. Są spoko animacje, pewnie wszystko z modów. Co nie mówię, że to jest jakoś super złe, ale jest spoko. Ale? Maseczka też może się przyda. Może. Tu faktycznie maseczkę mam. No nie, ten edys jest spoko. Wokalowo, no nie ma się co do przykleić. Całą teczkę. Tekst jest w miarę. W sensie, no ciężko mi się do tego przyczepić, bo tekst jest taki, no jest spoko. W sensie covida, rolnika, maseczkę, jakimś traktorem, spoko. Traktorem sobie tutaj jadę. Ja też się za bardzo na muzyce nie znam. Ja jestem takim, wiecie. To się nie mówi o lajkowym, choć lajka możesz stawić. Że ktoś jest, no wiecie, ja po prostu sobie słucham muzyki, za bardzo się na tym nie znam, uważam, że spoko. Nominacje, no to chyba nikogo z tego nie znam, chyba że to Lumi jakoś kojarzę, tak z YouTube'ów. Uważam, że spoko tekst, że śmieszne. Takie spoko skierowane do 10-latków i tacie nie pokaże tekstu, więc spokojnie. Brum. Na brzydką 16.
Git jak dla mnie. Uważam, że jest dobre wykonanie. Nie wiem, czemu tyle osób prosiło mnie, żeby to obejrzeć. To jest zwykła szesnastka, zwykła spoko po prostu w celach pomocy. Ile już zebraliśmy? Na sił pomaga. Ponad no, prawie 3,5, to nice. Ja to w miarę śledzę te szesnastki. W końcu razie, nie wiem, co wy tak się uszczypliście tego, żebym to obejrzał. Mi się osobiście podobała ta szesnastka. Ale teraz trochę info. Nawet, uwaga, nawet jestem skory dać łapkę w górę, bo cię ani nie scringe'owałem, ani nic. Uważam, że można mu dać łapkę w górę. No bo to jednak jest, wiecie, pomoc i warto pomagać, bo to zwiększa zasięgi i nieważne od kogo, ważne, że pomoc. W miarę oczywiście granicach tolerancji. W każdym razie, teraz zahaczymy sobie o temat mojej szesnastki. Jeżeli chodzi o moją szesnastkę, to czułem, że prędzej, znaczy hot szesnastkę, brzydką szesnastkę. Wiedziałem, że prędzej czy później dostanę jakąś nominację. Dostałem ich kilka, dostałem od Tila, od Mizu chyba. I tak od Mizu dostawałem chyba. Jeszcze dostawałem od jednej osoby, przepraszam, że nie pamiętam nicków. W każdym razie kilka tych nominacji dostałem i do tego, i do tego. Ja osobiście, przyznam się, próbowałem napisać tekst, skończyło się na tym, że coś tam witasz tu Gabora, a na obiedzie będziesz miał schabora na drugie danie czy coś, więc pomyślałem sobie, odpuszczę. Miałem pierwsze podejście, jak byłem w pracy, żeby napisać tekst, drugie podejście z bratem, poszukając po jakichś freebeatach, po jakichś buzzdropach, żeby pod to jakoś siąść z tekstem. Osobiście, jakbym miał teraz dawać odpowiedź, to nie nagram szesnastki. Okej, okay, jeżeli uznam, że warto, to znaczy oczywiście, że warto, jeżeli uznam, że tak, to po prostu wpłacę pieniążki, oczywiście, żeby to wspomóc, nagłośnie, poprzez, mam nadzieję, że ta reakcja również jakoś nagłośnie temat, oczywiście link do zbiórku macie w opisie. No i niestety, ale no prawdopodobnie nie nagram tej szesnastki, próbowałem, nie wyszło mi, jeszcze kolejne osoby się pytały, czy chcę nominację, żeby może to coś da. No ja niestety muszę odmówić. Dobrze, że nawet Gplay zrobił taką szesnastkę, dobrze, że to się nagłośniło, uważam, że to jest bardzo fajne, że bardzo duża ilość pieniędzy zgromadzonych może faktycznie pomóc. I mam nadzieję, że również mi się uda jakoś to rozpromować w ramach rekompensat, że po prostu tej szesnastki mimo dużej ilości nominacji nie nagrałem. To i tak mam nadzieję, że jakoś to się uda zrobić. Oczywiście link do zbiórki macie w opisie. Mam nadzieję, że taka szybciutka reakcja do tej szesnastki Gplaya, która nie okazała się taka zła, była przyjemna do oglądania. Link oczywiście do kanału Gplaya, jak i do samego filmu macie w opisie, jak i do zbiórki macie w opisie. Mam nadzieję, że wbijecie coś. Nawet jeżeli nie możecie wpłacać, to rozpromujecie. Zapraszam wiesz, na moje social media, Discord, Instagram, grupę na Facebooku i Twitcha. Wszystko macie w opisie. Dziękuję gorąco za oglądanie i widzimy się jutro na SPSL o 14. Do następnego czaciki. Cześć, cześć. 8 minut, nie ma 10:1 na reklamy. Elo.